No hejka, trochę mnie tutaj nie było, ale jeżeli ktoś będzie ciekawy czemu, to na pewno zada to pytanie w komentarzu, do czego was serdecznie zapraszam. Jednym z tych powodów na pewno było założenie nowego kanału, który prowadzimy razem z Grześkiem, link będziecie mieć w opisie pod filmikiem. Są to takie śmieszne, krótkie skecze, które na pewno was rozweselą po tym filmiku, który nie będzie zbytnio zabawny. Wiadomo, temat jest poważny, a mianowicie będę dzisiaj chciała poruszyć temat koronawirusa. Spokojnie, nie będą to żadne informacje i naukowe rzeczy, bo wydaje mi się, że do tej pory już każdy wie, z jakim problemem się zmagamy na całym świecie. Jednak siedząc tutaj już tydzień na kwarantannie, zauważyłam pewne rzeczy, miałam pewne przemyślenia, z którymi chciałabym się dzisiaj z wami podzielić. A mianowicie, jeszcze niedawno zażartowałam, że do Polski nikt nic nie wejdzie, ale jeżeli czegoś nie widać, to chyba tego nie ma, prawda? Tak mi się wydaje, że czasami tak właśnie myślą Polacy. Jesteśmy narodem dosyć zamkniętym, nie powiem, że całkiem, ale naprawdę dosyć mocno na niektóre rzeczy. I wydawało mi się, że w momencie, kiedy pojawił się wirus, będziemy się naprawdę bronić przed nim, ale teraz, kiedy już to wszystko osiągnęło apogeum, zauważyłam, że my Polacy nie potrafimy siebie wspierać. Na pewno wielu z was kojarzy sytuację, która miała miejsce jeszcze niedawno, właśnie samobójstwo lekarza, który dopuścił się tego poprzez hejt, który panuje w internecie. Nie mówię, że ten czyn był spowodowany tylko i wyłącznie hejtem, ale myślę, że na pewno bardzo się do tego przyczynił, ponieważ żyjemy w tak trudnych czasach, ludzie się załamują, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, że tak naprawdę decyzji wielu ludzi nie jesteśmy w stanie przewidzieć i myślę, że ten hejt w internecie dodatkowo jest naprawdę bardzo, bardzo zbędny. Na filmie, który zaraz wam wyświetlę, możecie zobaczyć panią z Azji, która prawdopodobnie mieszka w Polsce. Została obrzucona patykami, jedzeniem przez jakieś dzieciaki, które krzyczały na nią, że jest Chinką, która ma koronawirusa. Daniel! Daniel! Trzeba cię wrzucić w głowo, Nie wolno. Ale to pani ma koronawirus! Daniel! Kurwa! Đây cái tay tôi nó ném lốt đưa lên như thế này đây vào mặt tôi, lốt đưa vào tay và mặt tôi, nó nhổ, nó ném lốt đưa vào mặt tôi, tôi đi ra đóng tiền ở nhà băng, nó ném nó lốt đưa làm nhỉ, tôi sẽ quay cuốn video này lên cho thế giới xem, nó ném tôi. Ja wiedziałam, że coś takiego będzie miało przypadek w Polsce. To ja po prostu, kiedy dowiedziałam się, że jest epidemia, pierwsze, o co się martwiłam, to o wszystkich ludzi, którzy albo są z Azji, albo mieszkają tutaj i mają jakieś korzenie azjatyckie. Dowiedziałam, że będzie z tym problem. Mało tego, dalej ciągnie się hejt pośród influencerów, youtuberów, zamiast wspierać się, bo tworzymy podobne treści, podobny content, robimy na tej samej platformie, to podcinamy sobie skrzydła, wyzywamy i niepotrzebnie wbijamy komuś szpilę, kto może, być może zmaga się z wielkimi problemami. Jak już jesteśmy przy vlogerkach, influencerkach, to może porozmawiajmy o wakacjach. Ciepłych, wspaniałych wakacjach, które niestety się nie udadzą właśnie przez koronawirusa. Kurde, ja myślałam, że ludzkie życia się walą, nie mają jak wrócić do kraju. No nie, są większe problemy. Ja tu nie chcę być chamska, rozumiem, że ktoś wydał sobie mnóstwo fortuny na świetne wakacje. Wielu ludzi nie przełożyło wyjazdów, sobie wyjeżdżały. Uważam, że to jest bardzo zły przykład. Ale po co to upubliczniać? Po co dawać zły wzór? Po co namawiać młodych ludzi, żeby wychodzili z domu, kiedy powinniśmy w tym domu zostać? Najśmieszniejsze jest to, że ja jestem stałym bywalcem mojego Instagrama, na który was zresztą serdecznie zapraszam, bo jestem tam codziennie, tak samo zresztą YouTube'a. Wiem, co się dzieje, widzę, co ludzie robią i jeżeli już propagują to pozostanie w domu, no to nie chcą się na przykład tego trzymać i bardzo muszą gdzieś wyjść albo niesamowicie się muszą z kimś spotkać czy wyjść na jakąś imprezę, cokolwiek do knajpy, no to jeżeli już to kurde robią, mimo że naprawdę bardzo nie powinni, no to niech tego nie pokazują na Instagramie. To jest
To taka wiocha. Kolejną rzeczą, którą zauważyłam, to jest brak takiej odpowiedzialności zbiorowej. Myślałam, że jak już doszło do tej całej epidemii, no to ludzie powinni się wspierać, tak? Ktoś potrzebuje pomocy, że raczej nie będziemy chyba chcieli kogoś zarazić specjalnie, przynajmniej nawet nie myśląc o sobie, no to myślimy chociaż o innych. A jednak nie. Zaczęło to z nas wychodzić, jak bardzo my i dorośli jesteśmy nieodpowiedzialni. Zabawne przypadki ludzi, którzy zachorowali na koronawirusa i na przykład uciekli z placówki i po drodze zarażali w autobusach innych ludzi. Ja generalnie mało z domu wychodzę. Jestem raczej osobą, która lubi pracować, a jak nie, no to znajdzie sobie zajęcie i zawsze mam tutaj zajęcie w domu. Od momentu, kiedy przeprowadziłam się i była wiadomość, że ta epidemia panuje, uwierzcie mi, ani razu z domu nie wyszłam. Wyniosłam może 2 razy śmieci i raz wyszłam do sklepu przez te wszystkie dni. I nie zamawiałam zakupów online, bo zakupy przyszłyby mi za 2 tygodnie. To nie miałoby trochę sensu najwcześniej, bo takie są opóźnienia w przesyłkach. U nas są 3 osoby w mieszkaniu i jeżeli chodzi o zdrowie, to ja jestem z nich najsłabsza, więc najczęściej to po prostu oni wychodzą do sklepu. Ja mam różne choroby i tak dalej, więc wiadomo, jestem troszkę bardziej narażona. Też wam polecam robić, żeby nie chodzić po byle co, tylko już zrobić bardzo dużo zakupy na parę dni i żeby ta najsilniejsza osoba najlepiej po nie poszła. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że od bardzo długiego czasu już siedzę w domu, wyszłam parę razy, akurat wtedy, kiedy pojawiło się słońce. Wyszłam, żeby wyjść z domu i przejść się po parku i wrócić z powrotem. Zresztą ja zawsze omijam ludzi podczas teraz tej epidemii, zawsze robię od nich duży odstęp. I co zauważyłam? Słuchajcie, pełno ludzi, cały park. Ludzie biegają, starsi w grupach na ławkach, jakieś ploteczki, coś tamtego. Dzieciaki z pieskami biegają po trawie, chłopaki siedzą pod blokiem, piją sobie jakieś piwko. Tutaj dziadki w grupie, tutaj babcie w grupie, po prostu wszyscy. Nagle się ludzi narobiło tyle, ile w środku lata, a nawet więcej. I to mnie trochę przeraziło. Wróciłam szybko do domu i pomyślałam sobie, co jest? Wiecie, matki z dziećmi na placu zabaw, grupka dzieciaków w piaskownicy, wiecie, dzieci jak to dzieci dotykają rękami twarzy, wkładają do buzi, bawią się z innymi dziećmi, no dotykają wszystkiego. Po prostu byłam w szoku, niektóre kobiety były z małymi dziećmi w wózku i siedziały z różnymi ludźmi na ławce i gadali. Najwięcej, nie wiem jak wy, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, ja osobiście najwięcej ludzi na zewnątrz widziałam właśnie starszych, jakby oni się trochę zachowują, jakby to ich nie dotyczyło. A na pewno są też bardzo dobrze poinformowani, nie wiem, czy im nie zależy na zdrowiu czy coś, bo też są tacy, słyszałam takie odpowiedzi, że niektórym to się już nie chce żyć, więc po prostu sobie wychodzą. Dosyć przykre, ale no inni chcą żyć, tak. No to też warto wziąć pod uwagę, że nie tylko mamy myśleć o sobie w tej jakże trudnej sytuacji, ale o całym świecie. Jeszcze chciałabym się z wami podzielić taką pierdołą, a mianowicie ludzie mówią, że wirusem się mogą zarazić zwierzaki. I tu od razu chciałabym to skomentować, że nie ma takiej opcji. Zwierzęta się nie zarażają koronawirusem, nie roznoszą. W ogóle to ludzie często, gęsto nie mają pojęcia, że zwierzęta mogą zachorowywać na choroby ludzkie. I to ich zawsze szokuje. A tu nagle wszyscy pomyśleli, że o, koronawirus jest to, zaczniemy usypiać zwierzaki domowe. To jest kompletna pierdoła i nie ma takiej możliwości. Także o to się nie bójcie, zostańcie w domu ze swoimi zwierzakami. A jeszcze taka ostatnia rzecz na koniec, bo kiedy zaczynała się epidemia w Polsce, to ja jeszcze przed tym czasem, dosłownie chwilę, zanim o tym zaczęło się robić głośniej, wyprowadzałam się w tamtym czasie i ciągle było głośno o tym, że już nie ma żeli do dezynfekcji rąk. I to, nie wiem, to była straszna bzdura, bo ja zawsze chodziłam chociażby do Lidla i zawsze, ale to zawsze był ten płyn. Papier był. Jakby fakt faktem, brakowało niektórych artykułów spożywczych, załóżmy jakieś mrożonki, ryże, makarony były powykupowane, ale pozostawały takie pojedyncze sztuki jakichś takich tańszych rzeczy czy coś, więc ludzie taniochy nie brali. Jak już taniocha została, to już nie brali. Raczej każdy sklep chce zarobić i ten towar jak najszybciej nabędzie, żeby nikomu nie zabrakło. Na pewno nie byłoby takiej sytuacji, żeby nam w tych czasach czegokolwiek brakło. Mam też rodzinę za granicą, także granice są pozamykane, jest duży problem z powrotem. Nikt nie chce wsiadać do samolotu, w samolocie jest się łatwo zarazić. To chyba koniec, to są takie moje mniej oczywiste przemyślenia. Po fakty to zapraszam was na inne wspaniałe profile, na których wszystko jest dokładnie
wyjaśnione. Jeżeli z wielu rzeczy jeszcze sobie nie zdajecie spraw, to na pewno warto się poinformować dla bezpieczeństwa siebie albo chociaż ludzi dookoła, rodziny czy starszych ludzi, żeby nie być dla nich zagrożeniem. Będzie mi mega miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję, dzwoneczek i oczywiście komentarz, jakie są wasze przemyślenia, jaką wy macie sytuację, jak sobie z tym radzicie. Może coś polecacie. Chętnie poczytam wasze komentarze i jeszcze raz zapraszam was na mojego Instagrama, Facebooka, TikToka, Snapchata i na wszystko linki macie oczywiście pod spodem. A i również zapraszam was na film, na kanał. Nic na serio. Życzę wam wszystkiego dobrego i bardzo, bardzo dużo zdrowia. Te filmiki na pewno będą pojawiały się częściej. Żegnam się z wami i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć.